Dzień dobry, witam wszystkich gorąco i serdecznie, którzy nacisnęli w tej chwili przycisk play w swoim telefonie, komputerze po to, aby zobaczyć kolejny odcinek codziennika biblijnego, tym razem dedykowany do dnia 7 marca 2023 roku. Kochani, w naszym Kościele Ewangelickim bardzo pięknie, uroczyście obchodzimy pamiątki poświęcenia naszych kościołów. To są dni święta, które gromadzą w danych parafiach nie tylko zborowników, którzy należą do tej parafii, ale również tych, którzy kiedyś należeli, może wyprowadzili się w inne miejsce. Gromadzą tych, którzy zostali zaproszeni jako goście, którzy przyjeżdżają, aby przeżywać tę niesamowitą, podniosłą uroczystość i chwilę. To jest chwila, w której możemy podziękować Bogu za to, że mamy świątynię, mamy miejsce przebywania Bożej obecności, miejsce, w którym możemy wejść w Bożą obecność, miejsce, w którym możemy się modlić, miejsce, w którym możemy przeżywać swoje wzloty i upadki, wylewać naszą duszę przed Bogiem, dziękować za to, co otrzymaliśmy i prosić o to, czego nam brakuje. To miejsce posilenia Bożym Słowem, miejsce posilenia sakramentami, które otrzymujemy od naszego Pana Jezusa Chrystusa, miejsce przeżywania społeczności. Dzisiejsze Słowo Boże nawiązuje właśnie do takiego pierwszego miejsca Bożej obecności, pierwszego stałego miejsca po namiocie zgromadzenia. Naród izraelski rozpoczyna budowę król Dawid, kończy król Salomon i gromadzi cały lud izraelski, przemawiając i dziękując za to, co się wydarzyło, co zdołali razem wspólnie wybudować dla Boga i dla miejsca, które będzie dedykowane, przeznaczone tylko i wyłącznie do uwielbiania, przeżywania Bożej chwały, Bożego majestatu. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 8 rozdziale, w 57 wersecie, król Salomon mówi: niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Mamy w naszym Kościele budowle, świątynie, które wznoszone były na przestrzeni wieków, przed kilkoma set latami. Były też i są budowy, które były wznoszone nie tak dawno, jak Kościół w Wiśle Malince przed 2 laty. Moi drodzy, i w każdej z tych świątyni chcemy dziękować Bogu za tych, którzy byli przed nami, za naszych ojców, za nasze matki, za naszych dziadków, za nasze babcie, za tych, którzy tworzyli te miejsce, tworzyli tę sztafetę wiary, która przekazywana jest z pokolenia w pokolenie. Jak Bóg był z naszymi ojcami, tak niechaj będzie i z nami. Chciałbym to życzenie wyrazić dziś bardzo głośno i skierować przede wszystkim do tych, którzy może szerokim łukiem omijają te świątynie, które dla nich zostały wybudowane, miejsca zgromadzenia, przeżywania społeczności, wchodzenia w Bożą obecność. Przypomnijcie sobie, moi drodzy, o tych miejscach. Przypomnijcie sobie drogę do tych miejsc. Bo to miejsca szczególne, miejsca otoczone niesamowitą aurą, miejsca, w których rozbrzmiewa to, co może budować nasze serce i wzmacniać naszą wiarę. Tych, którzy na co dzień, czy przynajmniej w niedzielne poranki, uczestniczą w Bożych nabożeństwach, zachęcam do tego, aby dbać o te świątynie, aby pilnować tych miejsc, aby były one używane zgodnie z przeznaczeniem i aby każdej niedzieli, każdego święta wypełniały się nami jako wiernymi, wdzięcznymi Bogu za to, że był z naszymi ojcami, jest z nami i wierzymy, będzie również z naszymi dziećmi. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Tak w 2 liście do Tesaloniczan, 3 rozdziale, 5 wersecie pisze apostoł Paweł. Znajdziemy się już w tej świątyni, gdy będziemy mogli zasiąść w ławkach, spojrzeć na to wszystko, co w tej świątyni jest zgromadzone. Zamknijmy nasze oczy i skierujmy nasze serca ku Bożej miłości, ku cierpliwości Chrystusowej. Moi drodzy, życzę wam dobrego, pięknego dnia. Dnia, w którym może będziecie koło swoich świątyń, kościołów, kaplic przejeżdżać. Pomyślcie wtedy o Bogu, podziękujcie Mu za to, co mamy. Proście, aby te miejsca były również miejscami świętymi dla kolejnych pokoleń. A teraz wiadomość tylko dla mężczyzn. Panowie, uważajcie, przypomnijcie sobie, jeśli zapomnieliście, jutro 8 marca, Święto Kobiet. Do zobaczenia. Z Bogiem.